Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj na temat zasobów, po które powinniście sięgać przy współpracy z Waszym klientem. Tym zasobem będzie diagnostyka, do której wybitnie zachęcam, ponieważ mi dała bardzo, ale to bardzo wiele. W tym odcinku czeka nas wyjątkowa przygoda i wyjątkowe przeżycia, dlatego że zdradzę Wam mały sekret, a będzie on dotyczył testów, jakie najlepiej robić, które się sprawdzają, jak mnie znasz, jest to z całą pewnością coś, czym ja wyjątkowo uwielbiam się zajmować, bo proces ekstrahowania ludzkiego talentu, analizy ludzkiego ciała jest kluczem do sukcesu. Testy, jak i sama diagnostyka dała mi bardzo dużo w moim życiu i z przyjemnością się dzielę wiedzą na jej temat. Biorę również pod uwagę możliwości, jakie są związane z tym narzędziem. Warto byście również mieli świadomość tego, jak duża jest to przewaga nad konkurencją i jak możecie to wykorzystać w waszym warsztacie pracy. A tak reasumując, to w tym filmie poruszę temat diagnostyki po urazie więzadła krzyżowego przedniego. Jakie obszary powinniśmy sprawdzić, zbadać, jakie testy wykonać, na co zwrócić uwagę, no i zaczynając, to pierwsze, co powinniśmy wykonać, to badanie kliniczne, na które składa się wiele, wiele rzeczy. Czyli na początku oczywiście powinniśmy zająć się wywiadem. Zwróćcie uwagę na to, czy występuje obrzęk. Gdy wyraźnie będzie widać, że kolano jest jak bańka, możecie od razu odesłać do lekarza w celu na przykład punkcji. Czy to jest na przykład tylko płyn, a może jest również tam krew? Jeśli druga opcja, to świadczy to o uszkodzeniu tkanki miękkiej, która była ukrwiona. Brak krwi będzie wskazywał na uszkodzenie łąkotki, ale tylko w części na przykład nieukrwionej. A jak wiemy, łąkotka jest ukrwiona tylko jakby na obrzeżach, czyli tak jakby biedne ma takie ukrwienie. Jeśli robimy wywiad i mamy zerwanego na przykład ACL-a, to można powiedzieć, w miarę łatwa jest wtedy robota. Jakoś super nie jest wtedy ten ACL. Ogólnie ACL nie jest jakoś super ukrwiony i bardzo słabo się również regeneruje. Oczywiście są badania, które pokazują odnośnie odtworzenia ACL-a niczym z Harry'ego Pottera, że on po prostu pach sam się potrafi zregenerować. Przy izolowanym uszkodzeniu ACL-a obrzęk nie pojawia się od razu po urazie. Czy jak mamy uraz, to nie jest tak, że jak uszkodziliście ACL-a, to od razu bania się zrobiła z kolana i tyle. Są osoby, które Wam powiem, na przykład grały w piłkę nożną, pobiegały gdzieś tam, coś tam się poślizgnęły i tak dalej, podniosły się troszkę, nawet jeszcze pograły, dopiero wróciły na przykład do domu i na drugi dzień noga jak bańka. Oczywiście są takie osoby, które od razu łapią się za kolano, koniec, dziękuję, do widzenia. Najczęściej jest tak, że samo słabe ukrwienie tkanek w postaci ACL-a powoduje, iż sytuacja, w której nagle występuje dużo płynu, dużo krwi, napływa do nogi, to trwa mniej więcej nawet koło 12 godzin, czyli ta noga może urosnąć trzykrotnie, ale to jest dłuższy obszar. To nie jest tak, że skręciliście staw skokowy i noga dosłownie chwilę jak bania się robi. W skręceniu kolana, zerwaniu, uszkodzeniu ACL-a to trwa dosyć dłużej, czyli ta noga tak sukcesywnie będzie coraz to bardziej i bardziej nabrzmiała. Dalej, idąc ścieżką edukacji, to oczywiście pytamy naszego klienta czy też pacjenta, czy uciekła Ci noga. Po naszemu to będzie bardziej taki zwrot giving way. Jeśli to uciekanie, wysuwanie się kości piszczelowej w kierunku przednim przez brak lub uszkodzenie systemu stabilizacji, to możemy już na przykład znaleźć jakieś określenie takie jak pivotowanie lub objaw szuflady, czyli ruch trójpłaszczyznowy, który jest do środka. Jest to objaw niestabilności obniżonej lub też całkowitym braku wydajności więzadła. Na pytanie, czy potrzebujecie już teraz rekonstrukcji, kiedy powinien jakby odbyć się zabieg, jakie jest najlepsze okno czasowe i czy w ogóle potrzebujesz też takiej operacji, na tej, na wiele innych pytań odpowiedziałem we wcześniejszych odcinkach, więc wystarczy się, że cofniesz już na przykład tutaj w rogu, sobie klikniesz materiał, żeby już teraz mieć możliwość odtworzenia go ponownie. Czym jest zjawisko w ogóle giving way? Może się pojawić, ale by sprawdzić, to od tego mamy odpowiednie testy kliniczne. Więc kiedy wybrać, jakie ja polecam w ocenie dla fizjoterapeuty i dla trenera? A pierwszym z nich chyba jest podstawowy test, tak zwany szuflada przednia. Najczęściej robi się to w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej. Czemu ja robię w dwóch rotacjach?
Jeśli na przykład sprawdzamy klienta na rotacji zewnętrznej, to te kolano zawsze będzie trochę luźniejsze, ponieważ ACL się jakby odwija i nie ma zdumiewającej funkcji stabilizującej. Następnie robimy ten sam test, ale z rotacją do wewnątrz i powinniśmy zauważyć taką znaczącą różnicę, że kolano powinno być już bardziej stabilne i nie ma takiego hop wychylenia się kości piszczelowej w kierunku przednim. Gdy w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej jest identycznie, czyli na przykład kolano dosyć mocno się będzie wysuwało, to będzie świadczyło o całkowitym lub częściowym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego. Testy oceniamy przez na przykład takie parametry jak czułość, specyficzność. No i szuflada przednia ma czułość na wysokim poziomie, z tego co pamiętam 91%, i specyficzność na poziomie 92%. Co to może w ogóle oznaczać? Jaka to jest dla Was zagadka? Gdy wykonuję test i jest zerwany ACL, to szuflada przednia będzie pozytywna u 91% pacjentów, ale jeśli już do tego dojdzie, to mogę być pewny na 92%. Czyli jeżeli mam problem z ACL-em, to jest to tak zwana duża specyficzność. Odwrotnym testem może być również przysiad, gdzie ogólne wykonanie przysiadu ma gigantyczną czułość i tylko problem jest taki, że nie wiemy, co boli. Czyli na przykład czułość jest gigantyczna, ale specyficzność jest praktycznie nijaka. Może boleć łąkotka, chrząstka, ACL, tętnice, nerwy, cokolwiek, czyli coś tam nas boli, czułość będzie wtedy przeogromna, na podstawie na przykład 90 kilku procent, ale czy mamy specyficzność? No nie, bo nie wiem konkretnie, czy coś mnie tam konkretnie po prostu boli. Dlatego przysiad nie jest dobrym testem do diagnostyki ACL-a. Bardziej jest takim testem tylko i wyłącznie ogólnym, wziętym na przykład z FMS-u. Wniosek sam się nasuwa i jest to niezwykle istotne, byśmy wykonywali testy w oparciu o czułość i specyficzność, a wykonanie pojedynczego testu nie musi być, kochani, zawsze równoznaczne od razu z wnioskiem klinicznym. Na pewno zerwaliśmy ACL-a. Kolejnym testem, po który najczęściej sięgam w swoim warsztacie pracy, jest Lachman, czyli czułość 85%, specyficzność w okolicach chyba 94%. Też jest bardzo fajny test, lubię go wykonywać. No i kolejny, czyli tak zwany test LELI, czyli Leversign, czyli taki test jakby wahadła. Jest to najnowszy test i przy testach na ACL zawsze przypomina mi się taka pewna historia, jak studiowałem sam fizjoterapię i akurat mieliśmy zajęcia z tego obszaru ciała, czyli co i jak robić za celem. A jedyne testy, jakie poznałem, to jest Lachman i szuflada przednia. A na pytanie, czy jeszcze są może jakieś testy, dostawałem informację, że jest pivot, ale nie pokażę, ponieważ jest mocno zaawansowany i nie zrozumiemy tego na zajęciach. No i to by było na tyle z przygody o testach w ciągu 5-letnich studiów fizjoterapii, więc tak niestety jest. A wracając na przykład do testu LELI, bo byśmy od razu do niego zapomnieli, czyli ten test takiego wahadła to poniekąd, czyli czułość jest na poziomie 63%, a specyficzność na 90%, czyli też dosyć fajny test. Jednak nie przywiązywałbym mocno uwagi do tego testu, ponieważ z roku na rok, jak wychodzą coraz to nowsze badania, to sukcesywnie oba wyniki spadają. No i ostatnim, wspomnianym już wcześniej z historii, jest pivot, który ma czułość na poziomie około 24%, ale specyficzność 98%. Czyli krótko mówiąc, co czwarta osoba wychodzi pozytywnie, ale jak już wyjdzie, to prawie macie 100% pewności, że to jest uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. A jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak te testy w ogóle wyglądają, to stworzyłem dla Was największego takiego interaktywnego e-booka z opisem, wnioskami klinicznymi, jak krok po kroku wykonać w ogóle dane testy oraz materiały instruktorskie, dzięki którym nauczycie się przede wszystkim wykonać tych testów. A link do programu Współczesna Diagnostyka macie poniżej, a specjalnie dla Was, dla osób, które są bliskie mojemu serduchu, ponieważ się rozwijacie, macie kod rabatowy 30% na hasło hashtag Sherlock30 i wszystko tutaj będziecie mieli w opisie. Jesteście dla mnie bardzo ważni, dlatego chcę, byście mieli możliwość rozwoju na zdecydowanie lepszych warunkach, ponieważ inwestycja u Was jest najlepszą lokatą, dlatego lubię rozwijać osoby, bo jesteście mi bardzo bliscy. No i dziękuję, że to ciągle obserwujecie. Obserwujecie również mój kanał i moje poczynania. I tu wrzucam Wam, jak wygląda w ogóle kolano po urazie, byśmy wiedzieli namacalnie, jak rozpoznać obrzęk ograniczający taki zakres ruchu i tak dalej. Obecnie powinien Wam również ukazać się taki obrazek, a nawet kilka, z badania na przykład MRI, czyli rezonansu magnetycznego, które jest świetnym narzędziem do diagnostyki obrazowej i tutaj pięknie będzie widać, czy pewnie gdzieś tu albo tutaj pojawi Wam się na przykład jakiś obrazek. I tutaj na tym obrazku
obrazkach, na materiałach stricte z diagnostyki obrazowej widać uszkodzenie więzadła krzyżowego, jak i również tego zdrowego. No i wspólnie zauważyliśmy przy niewielkiej pomocy z mojej strony, w jakich obszarach powinniśmy się poruszać, by stricte, precyzyjnie przebadać naszego klienta, by wyciągnąć kluczowe wnioski treningowe, jak i terapeutyczne. No i weźcie teraz tą matrycę, rozpowszechniajcie i praktykujcie na wielu innych klientach, pacjentach, byście mieli fach w ręku, czyli w praktyce, a nie tylko i wyłącznie w teorii, co możemy zawsze wyczytać przecież z książki. I ten materiał zachęcam powtórzyć kilkukrotnie, by umieścić go w wymiarze nie tylko wirtualnym, ale jak mnie obecnie widzicie, również rzeczywistym. Więc ucząc się, wyciągasz coraz to lepsze wnioski, schematy, masz dostęp do dodatkowych materiałów w postaci właśnie programu Współczesna Diagnostyka, a tam jest ponad 180 testów nagranych specjalnie dla Ciebie, jak krok po kroku je wykonać. Jest to ponad 550 stron czyściutkiej wiedzy w postaci sprawdzonych, przebadanych schematów w postępowaniu przy wielu jednostkach, kontuzjach. No i to wszystko zostaje przedstawione w bardzo praktyczny sposób, byście mogli chłonąć niczym gąbka. No i bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym materiale. Ściskam, Sherlock. Kłaniam się Wam nisko. Trzymajcie się.